Dzień dobry, cześć. Wczoraj rzuciłem na grupę posta z nowymi szatami George'a. Taki trochę zabawny post, bo też wczoraj miałem taki dzień, gdzie jakoś nie było werwy, żeby coś mocniejszego robić, czy kombinować jakieś bardziej zaawansowane tematy, stąd pomysł na to, żeby go troszeczkę przebrać przy akompaniamencie dla tej idei mojej córki, która zawsze bardzo ochoczo przyłączy się do takich pomysłów. Także taki śmieszny George, inspirowany tutaj Half-Life'em, bo jestem już stary. Jak byłem młody i się grało w dobre gry, to właśnie Half-Life 1 był dobrą grą. Ciągle jest, jeżeli nie najlepszą. W każdym bądź razie, oprócz tego, żeby to miało jakieś ręce i nogi, to oprócz tego, że dostał takie animatroniczne oczki, dwa śmieszne, to cała idea polega na tym, żeby sprawdzić sterowanie silników, a właściwie serwomotorów. Bo jakiś czas temu George miał zainstalowany tutaj zewnętrzny moduł 16-kanałowy do PWM-a, taki, który się nadaje do sterowania serwomotorami, więc dzięki temu, że on tam był i dzięki temu, że jak gdyby to mechaniczne serce George'a potrafi go obsługiwać, chciałem dodać także to do kodu, który leci na Raspberry Pi, tak żeby coś z tym zrobić, więc na początek poszło w oczy. Poproszę go, żeby się pokazał tutaj, zobaczymy, czy zadziała. Połączymy się po prostu do jego mechanicznego mózgu, czy mechanicznego serca i spróbujemy zrobić jakieś działanie. O! Takie troszeczkę catwalk George'a. Jest, kręci się. Jak widać, albo nie widać, pokażę potem bliżej dokładnie, to oczy ustawiają się w pozycji zerowej, bo wszystkie serwomotory są zerowane, jeżeli chodzi o pozycję w momencie uruchomienia. Oczywiście mógłbym nimi tutaj posterować ręcznie i w sumie możemy to nawet zrobić, tylko sobie 90 stopni, która to jest pozycja, patrzymy na wprost, więc to będzie efekt zeza. Crazy Eye George. To możemy, żeby nie tak głupio nie wyglądał, spróbujmy jeszcze drugie oko. I George patrzy mniej więcej na wprost. No ale to by było takie troszeczkę bez sensu, prawda? Więc teraz szybkie wideo pokazujące, jak George wykorzystuje te oczy zamiast swoich oczek, które miało dotychczasowo na ekranie. Odpalimy teraz nasz skrypt George'owy. Jak zwykle ładowanie skryptu troszkę trwa. Kwestia skanowania Bluetootha, znalezienia adekwatnego modułu, zanalizowania jego jak gdyby dostępnych serwisów, podłączenie się pod odpowiedni serwis, potem inicjalizacja biblioteki OpenTensorFlow, kamery i wszystkiego. Także ten startup time jest dość długi, ale za chwilę będzie z nami. No. Jak widać, znalazł mnie i zaczął się na mnie gapić, więc może troszeczkę zmienię teraz kadr, żeby pokazać te jego oczka w akcji i w ogóle jak to działa. W każdym razie trochę inny kadr, jestem gdzieś tam z tyłu za kamerą, więc on mnie widzi. Aktualnie standardowy modzie nie używa oczek, po prostu się obraca. Zróbmy w takim razie, że będzie używał oczu. Teraz się i obraca, i używa oczu, więc troszkę goni oczami, a potem nadrabia ciałem. To wyłączmy mu na razie ten obrót. No i teraz złowieszczo albo niezłowieszczo potrafi spoglądać na mnie oczkami. Generalnie rzecz biorąc, jak włączymy obrót, to wszystko idzie na maksa. A jeżeli włączymy mu jazdę, chcielibyśmy, żebym w kadrze musiał być duży. Załóżmy, że muszę mi zajmować 40% tego kadru. Załóżmy, że muszę zajmować tylko 20% tego kadru. Jeżeli odległość jest w granicach tych, które są wymagane, no to będzie za mną nadążał i się obracał. Jestem malutki z tego kadru, więc George będzie jechał, żeby nie dojechać. Ale gdybym się nagle zrobił duży, to z przestraszenia się cofnie. I za tym wszystkim goni na swoimi mechatronicznymi oczkami. Animatroniczne oczy. Trudne słowa. W każdym razie
To teraz tak, wyłączymy oczy, wyłączymy obrót. Żor będzie stał i gapił się. To co możemy jeszcze zrobić ciekawego, to pokazać twarz George'a. Jest teraz minionkowy. Jak mu włączymy, żeby używał oczu, to żeby jakoś to miał ręce i nogi na twarzy, pojawia się już tylko. A oszalał, stracił nam kontakt z rzeczywistością. O. Jest, widzi mnie, on się cieszy. Tym samym mówimy. Do widzenia.